Dobry wieczór, panie prezesie. Warto mnie zostawić z tej strony. Ja chciałem tylko zaznaczyć tutaj wszystkim obecnym, że pan Janusz igra z ogniem, jakby to tak ująć. Tańczy na ostrzu noża. Bo tak jest. Pana poglądy na razie kończą się na, wszystko kończy się na rozmowach, objazdach po Polsce, ale nadchodzi ten moment, w którym już te 5% nowa prawica ma i ma szansę stać się siłą, która będzie się znajdować w parlamencie. A chciałbym wszystkim tu obecnym zaznaczyć, że to nie jest kolorowy budynek, w którym wszyscy się uśmiechają do siebie, tylko może się okazać, że panu Januszowi przez to, że głosi takie dość niebezpieczne dla rządzącej poglądy, przypomina chociażby to, że chce wszystkich wsadzić większych do kryminału. Chcę panu zadać pytanie, czy jest pan w stanie postawić na szali zdrowie i życie własnej rodziny, by forsować własne poglądy, które pan głosi, bo to wiadomo, że może w pewnym momencie dojść do sytuacji, że ktoś złoży panu ofertę nie do odrzucenia. To moje pytanie. Pytanie jest poważne i opiera panu poważnie. Przede wszystkim ja wierzę w zasady europejskie i wiem, że z terrorystą się nie negocjuje. Czy mi porwą dziecko, czy nie, ja z nimi nie będę rozmawiał, po prostu odłożę słuchawkę. Jest to jedyny sposób rozmowy z terrorystą, odłożyć słuchawkę. No wtedy nie ma wyboru, on nie może przekazać rządem, bo ja po prostu listu od niego nie otworzę. I co może mi zrobić? No zabiję mi dziecko, ale z tego nic nie uzyska, dalej się odpowiedzialność karną. Nic nie uzyska. Także ja nie ulegnę terroryzmowi, na pewno. Jeżeli bym wypłacił okup, czy załóżmy, bym ustąpił, to jest wezwanie do terrorysty, podwiecie mi kolejne dziecko, prawda? A ja mam ich sporo, więc nie będę tego ryzykował. Co do siebie, no już przeżyłem na ziemi te 71 lata, licząc od dnia poczęcia do 72. I proszę pana, nie boję się umrzeć. Wie pan, poza tym ja liczę na to, że oni mają zdrowy rozsądek i czego w sprawie potrzeba, to męczennika. Więc jak był męczennik, to wiedzą, to jest gorzej, prawda? Mieć męczennika niż żywego kogienanika, więc jego można uśmieszyć, ale trupa się ciężko uśmiesza. Więc myślę, że we własnym dobrze rozumianym interesie nie będzie. Poza tym, jak powiedziałem kiedyś u pana pani Kota w Biedłorem, sam ogromny prawa sali, ja powiedziałem tak, my was wsadzimy do więzi. Ale wy się powinni cieszyć, bo jak nie, to za 5 lat przyjdą narodowcy i was wyrzucą.